Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku z The Elder Scrolls 5 Skyrim. Jesteśmy w jakichś kazamatach nienawiści. Zobaczcie na te czaszki. Widzicie te nozdrza? Nie mam zielonego pojęcia, co to było, ale to ożywa. Ożywa za pomocą. Z pomocą. Za sprawą nekromantów, którzy się tutaj kręcą. Nowicjuszy oraz doświadczonych. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek pełen grozy i niepewności przed tym, czy zdołamy dojść do samego końca. A tak w ogóle to się Siemeczko i witam wszystkich w kolejnym odcinku ze Skyrima. Mam nadzieję, że poprzedni odcinek wam się podobał. Tylko teraz tak, what the hell? Przecież ja tutaj nie byłem prawdopodobnie jeszcze. O, żelazna strzała, przyda się. No, mam nadzieję, że odcinek poprzedni wam się podobał, bo jeszcze nie. Oho. Bo jeszcze nie widziałem, jak wasze wrażenia po tym wszystkim. Ale już na starcie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wszystkie lajki i komentarze pod poprzednim odcinkiem. Bo na pewno wiem, że nie zawiedliście. Tak, ja jestem niezawodny. Dobra, pójdźmy sobie troszeczkę w co? Pójdźmy sobie troszeczkę w magię, z tego względu, że iż ponieważ przyda nam się trochę tych punkcików. Ja teraz tak się zastanawiam, czy skradanie mam już na wystarczająco dobrym poziomie, żeby sobie pójść w jakieś lepsze perki, które będą nam tam przydatne. Łucznictwo mam na 39, skradanie, właśnie, skradanie. Niewykrywalność, wymaga 40. Cios w plecy. Niestety, mam wrażenie, że jeszcze nie jesteśmy w stanie podejść tak aż z bronią jednoręczną, zakradając się. Hałas pancerza zmniejszony. Mam wrażenie, że niestety jeszcze nie jesteśmy na tyle mocno niewykrywalni, żeby podejść na plecy. 40 łuk. Trafienie krytyczne zada dodatkowe obrażenia. Zaraz wejdźmy sobie jeszcze raz tutaj. Tutaj 40 potrzebny jest, tak. Więc ja bym sobie poszedł. Jeszcze w takim razie włócznictwo. Tutaj ten punkcik rozdamy i powinno być ok. Oczywiście potki zawsze się przydadzą. Więc nie ma to tamto. Proszę mi tu nie mówić, że Seto, nie bierz tego, bo to jest nieważne. To jest niepotrzebne. Seto, Seto, nie rób tego. Kufer. To dla mnie. Stalowy hełm strzelectwa. Łuki zadają 20%. A to jest ciężki pancerz. Zniszczenia. Pierścień przywołania i ametyst. Rzućmy okiem w takim razie na inwentory. I czy ten. Stalowy hełm, rzemieniowy hełm. No, niewiele lepszy jest. Ale tu sobie w takim razie z tego jednego ściągniemy to zaklęcie na katalizatorze i będziemy mogli je użyć przy zaklinaniu jakiegoś tam innego. Nie wiem nawet co podniosłem. A to co masz? A bierę. A co to jest? Most zwodzony! Ale fajnie! Dobra, opuśćmy to, bo po co mi to zwodzić? Mogę wodzić Sanos kogoś. Nikogo tu nie ma, ale w kredensie pewnie znajdziemy. Ja nic nie znajdziemy. O! Drewniane drzwi. Czyżby kolejne kwatery? Aha! I otwieranie zamków wzrasta. Proszę państwa, jak ja szybko idę do przodu, jak ja jestem dobry w tą grę. Przyznajcie to, musicie to przyznać, że jestem w tą grę dobry. No dobra, czosnek też wezmę i pszenicę. Czemu by nie? Dobra, idziemy dalej. Musimy znaleźć. A, przypominam! Robimy oczywiście questa związanego z gwiazdą Azury. O, dostałem twarz. Dziwne wrażenie, że tu byliśmy, tylko że. No właśnie, co? O kurde, stamtąd się wylewa woda, widzieliście? Czy wy kiedyś zrobiliście tak, żeby spod drzwi wylewała się woda? Oprócz tego, że przelaliście wannę, bądź też
prysznic, brodzik pod prysznicem. Moja siostra z moim kuzynem kiedyś tak zrobili, że były takie łazienki, które były tak lekko, wiecie, pod kątem, miały taki brodzik, z takiego progu. I zatkali ręcznikiem dziurę pod drzwiami i sobie zrobili basen. Moja babcia kiedyś otworzyła drzwi, a tam... Okej. Myślałem, że ten po lewej jest doświadczony, dlatego jako pierwszego go zaatakowałem. Ale to chyba bardzo zrozumiałe. No dobra. Tak, mamy możliwość pójścia w lewo, mamy możliwość pójścia w prawo, mamy możliwość... A kolega, też niedoświadczony był. Też był niedoświadczony. A co to? Wrota otchłani! Przywołanie, biorę. Takie oblivionowate. Oblivion. Ojej, tutaj panią Rocę brałem do nagości. Przepraszam. Ale byłaś nekromantką w sumie. Węgiel drzewny. Biorę to, a co mi kto... A kto mi zabroni? Kto mi zaszkodzi, chciałem powiedzieć. Kredens, komoda. Kurde, nie, ja nie mogę grać w tą grę. No przecież ja cały czas coś tutaj jumam, no. I teraz pytanie, w którą stronę? W tę czy w tę? Zobaczmy na minimapie. Wait! Po drugiej stronie prawdopodobnie są tylko jakieś komnaty, jakiś jeden pokój. Przynajmniej tak jest pokazane na tym. Tak, no. Dobrze, rzuciłem okiem na mapę. To nie, to nie jest w ogniu, Berenzia. Co? Nic ci nie dam, niczym się nie podzielę, koleżanko, okej? Więc proszę mnie tutaj nie krząkać. Nie odpalę ci działki. No i tak to się robi! Boże, jaki jestem dobrym łucznikiem. Muszę sobie załatwić więcej strzał, bo za niedługo to kurde będzie trochę lipka. Nie spotkałem do tej pory ani jednego łucznika takiego z bandytów, który miał większy kołczan. No szle! Okej. Maksymalnie z lewej w takim razie. Ja sobie to pootwieram tylko dlatego, żeby właśnie zwiększyć sobie umiejętność otwierania zamków. Okej. Zobaczcie, no i o to mi właśnie chodziło. Dzień dobry. Kurde, wziąłem jakiś łuk. Nie chciałem brać tego łuku, więc proszę bardzo, żeby... Podawny norski łuk. No właśnie, to ja nie chcę tego. Tu są do otwarcia normalnie. O, tu jest kolejny czeladnik. No fuck, przecież dopiero ledwo co... Ledwo co obróciłem. Patrzcie, jak otwieranie zamków wzrasta. A tutaj prawdopodobnie gdzieś w jakimś miejscu... Noż bycie! Okay. Normalne drzwi, no i tyle było z otwierania. Tutaj był jeszcze jakiś szkielet, który... O, właśnie, norskie strzały ma. To ja bardzo, bardzo chętnie... No, i tyle by było swojego przywoływania, co mi się wydaje. Nie, nadal są przywołani. Nie pchaj mnie! Dziękuję. Czy to jest tu? Wy mieliście jakieś... Kurde. Chciałem, że będziecie mieć jakieś strzały.
strzały, nie złoto. O właśnie, ma czarny klejnot duszy. Szkielet. Szkielet. Jest tak, mam możliwość pójścia na górę. Czy ja coś jeszcze znajdę? Norska strzała. Ej, coś mi zadało obrażenia. Może ja bym w takim razie zaczął używać tych innych strzał, tych, których mam więcej. To by nie było głupie. Żelazna strzała, 8 obrażeń. Żelazna strzała 8. Aha, dobra, no to w takim razie my używamy tych gorszej. No i później się przeniesiemy najwyraźniej na te lepsze. Niech będzie. Myślałem, że tam, które teraz używamy, to są lepsze. Są troszeczkę gorsze, no i niech będzie. Morskie strzały mają 10 obrażeń bazowych. Nikogo tu nie ma. Ty na pewno wstaniesz. Wbiła się strzała. A nie odbiła. Więc mam dziwne wrażenie, że on wstanie. Tylko, że jak po odpaleniu skryptu. Czarna gwiazda. Magiczne osiągnięcie nad tetrami. Mistrz zaklinania. A to jest on! Aha, dobra. Spęknięta ta gwiazda. Zwiększa zdrowie 10 punktów. Przywołanie chowańca. Wow. I tak na razie nie mogę używać. A tutaj jeszcze był okres między krzykami skrócony, ale to ja w takim razie do zdrowia bym chętnie chciał. No i ta pęknięta gwiazda. Tutaj do Skyrim. Uki! Czyli mamy skrócik, nie musimy dylać naokoło. Okej. Teraz tak. Zanieść gwiazdę. No właśnie, zamieść gwiazdę albo Aranei, albo Nela Karowi. Lecimy do zimowej twierdzy w takim razie. Ciekawe, czy zrobi nam z niej czarną gwiazdę. Prawdopodobnie tak. No powi... Ej ty! Obrońcy świtu przyjmą w swe szeregi każdego, kto gotów jest przeciwstawić się rosnącemu zagrożeniu ze strony wampirów. Co ty na to? Czyli nie przywiązujesz do tego wszystkiego wagi? Nope. Jak prawie każdy w tym miejscu. Umknęło ci, że komnata strażników została zniszczona przez wampiry? No. Nigdy nie traktowali tego niebezpieczeństwa poważnie. I teraz za to zapłacili. Strażnicy tropią głównie wyznawców Dedr, co wyjaśnia, dlaczego zostali sponiewierani, gdy zwrócili się przeciwko wampirom. I dlatego właśnie nasz przywódca Isran na nowo formuje obrońców świtu. Prawdziwych, zdeklarowanych łowców wampirów. Przykro mi, ale na razie mnie to nie interesuje, wiesz? Na razie mnie to nie interesuje. Co mieć informacje na temat... A, chociaż, zaraz, jeżeli mam zdobyć informacje tylko i wyłącznie na temat obrońców świtu, to się zapytam. Jesteśmy łowcami wampirów. Tropimy i niszczymy to żądne krwi tałataństwo, gdzie tylko się da. Ty wyglądasz trochę jak wampir, masz takie wystające zęby. Ha! Spodobasz się Isranowi. Znajdziesz go w twierdzy świtu na południowy wschód od pękniny. To on stwierdzi, czy nadajesz się na obrońcę świtu. Okej. Okay. Ale na razie tego nie będziemy wykonywać, bo to jest prawdopodobnie obrońcy świtu są z Dawnguarda. Z DLC Dawnguard. O ile nie przynosisz mi następnej kolejki, dobry, wstawaj, wstawaj! Stendara. Masz ją. Gwiazdę Azury. Mam. Może teraz mam szansę, by wszystko wyprostować.
Mogę dokończyć robotę Malyna w sposób, w jaki sam chciał to zrobić, zanim popadł w obłęd. Tylko żebyś ty nie popadł w obłęd. To zerwanie więzi między gwiazdą a Azurą. Wtedy tylko czarne dusze miałyby wstęp. Tylko czarne dusze, tak? No dobra, zrobimy to. Na oględziny gwiazdy. Zobaczę, co trzeba zrobić. Te szczeliny i pęknięcia nie napawają optymizmem. Po opuszczeniu Akademii Malyna musiała ogarnąć desperacja. Udało mu się. Zdołał uwięzić w gwieździe swą duszę, ale ta zaczęła się rozpadać. Potrzebuje coraz więcej dusz, by przetrwać. Gwiazda podtrzymuje duszę Malyna. Nie mogę zrobić nic, dopóki w środku pozostaje jego część. Dokładnie. Nie wystarczy jednak proste zaklęcie, by się go pozbyć. Wzniósł specjalne bariery. Teraz dusze mogą się dostać do środka, ale wy dostać już nie. Gdybyśmy zdołali jakoś wysłać duszę do środka gwiazdy, taką, która byłaby w stanie się pozbyć Malyna od wewnątrz... Wysłać moją duszę do środka? Myślałem o specjalnej pułapce na duszę. Mogę cię umieścić w środku, nie zabijając cię. Po pozbyciu się Malyna sprowadziłbym cię z powrotem. Rozumiem, że potrzebny ci czas na przygotowania. Daj znać, gdy będziemy mogli zacząć. O kurde! W gwieździe powinna znajdować się dusza Malyna. Teoretycznie pozbycie się jej powinno pójść tak samo łatwo, jak zabicie ducha gdziekolwiek indziej. Gdy znajdziesz się w środku, będę miał połączenie z twoją duszą. Gdy skończysz, wystarczy, że wciągnę cię z powrotem do ciała. Okej. Dla duszy Malyna nie ma już ratunku, bo jego ciało jest martwe. Ty jednak będziesz tylko balansować na krawędzi śmierci. Uważaj jednak na siebie. Jeśli zginiesz, będąc wewnątrz gwiazdy, twoja dusza ulegnie zniekształceniu. Jeśli tak się stanie, nic ci już nie pomoże. Okej. Do następnego Dobra, razu. W takim razie zapiszmy sobie grę takim quicksave'em. Powiedzmy, że wejdźmy do środka, tak? Nie ruszaj się, może ukuć. Najpierw muszę stworzyć więź z twoją duszą. Weź głęboki oddech. A, moi uczniowie przysyłają mi świeżą duszyczkę. Dobrze, zdążyłem już zgłodnieć. Byłem tu chyba. Zaraz. Coś mi w tobie nie pasuje. No co? Kimże jesteś, by stawiać mi czoła? Przekroczyłem granicę śmiertelności. Splunąłem w twarz. Jakby ci to powiedzieć, no fajnie, teraz że przekroczyłeś granicę, prawie. Ale Zbyt nie żyjesz. Dużo poświęciłem, by dać ją sobie odebrać. Nie masz ciała. No kurde. Ja tu jestem sam. Może tu jest jakaś dremora. Ej, on cały czas dremory przyzywa. Które mnie biją. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, what the hell? To przecież boli, ziom! No co ty jesteś? Póki zadają więcej obrażeń, okej. Kurde, leżeć było. Zaklęcia Malyna zostały złamane. Poczekaj, zaraz wyciągnę stamtąd twą duszę. Uważaj. Czekaj. Okej. W sumie za dużo tego wszystkiego chyba zabrałem, wiecie? Co jeszcze mam z niego wyciągnąć? Nic.
Ej, kurde, ta mikstura z paraliżu jest mega! Nawet na takie 3 sekundy. Spokojnie. Odrętwienie minie. Nie nadwyrężaj się. Udało się. Gwiazda została odcięta od Azury, a dusza Malyna zazna wreszcie spokoju. Choćby i w niebycie. Teraz możesz wykorzystywać czarne dusze do zaklinania. Czarna gwiazda nigdy nie zaniknie. Ale nie może też magazynować białych dusz pomniejszych stworzeń. Możesz ją zatrzymać. Wolę definitywnie zamknąć ten rozdział mego życia. Gratulacje. Udało ci się odmienić los dedrycznego artefaktu i przeżyć. Nice! Do następnego razu. No dobra, tylko w takim razie ja chyba jeszcze i tak nie mogę wykorzystywać pułapki dusz, nie? Pułapka duszy. A nie, mogę. 94 koszt, więc... Dobra, ej, sprawdźmy sobie, czy faktycznie jest tak, że nie mogę złapać żadnej duszy jakiegoś stworzenia. Kury, nie będę złapał, co? Na nowo formują obrońców świtu. Łowców wampirów. Okej. Obrońcy świtu, nie. Uda się na Solska, im to też nie. Kłopoty w Skyrim. Jaskinia złamanego kła, ale tutaj nie możemy dojść. Dobra, no to w takim razie już róbmy zadania dla towarzyszy. Mam tą pułapkę dusz, mam gwiazdę Azury, czyli tak jak planowałem. W takim razie trzeba by było tylko teraz znaleźć odpowiednią... może byśmy sobie tak... O właśnie, oznaczyli miejscówkę, co? W tamtym kierunku. I wypadałoby teraz znaleźć jakikolwiek... może jest to po południu... Poczekajmy tak do rana. No, 9 godzin to akurat będzie za mało. Bardzo możliwe, że jakieś zwierzę zaatakuje. To jest za mało. Jeszcze tak z 4 godzinki. Nawet nie. Nawet 3 by wypadały. Okej. Poszukuję jakiegoś zwierza. Tam jest obóz olbrzymów. To nie. Powinien być tu jakiś wilk. Mamuta nie uwięży tutaj, bo mamuta to ja w ogóle nawet nie ubiję chyba. Prawdopodobnie. Na łosia nie narzucę zaklęcia, bo będzie mi uciekał. O, a co tu jest? Retoryka wzrasta. Kapliczka Zenitara. Błogosławieństwo. Zobaczmy, cóż nam to dało. Błogosławieństwo, premia do handlu. Ceny lepsze o 10%. Nieźle. Dobra, gdzieś tutaj prawdopodobnie w tej górze będzie. Kurde, jak na złość nie ma żadnego wilka, który by chciał nas zaatakować, nie? Jak na złość. A w sumie, czy ja mam pułapkę duszy? Mam pułapkę duszy na quick. Wyciągniętą. I mam tą gwiazdę Azury, tak? Gwiazda Azury w jakiej będzie? Tutaj jest czarna gwiazda. Jest pusto. Czy ja tutaj złapię jakąś duszę? Jaskinia. Hej, patrz! Co jest w środku? Jaskinia! Problem jest jeden. Nie chciałbym się zarazić niczym od tych wampirów. Kurde, same jakieś łosie chodzą, no. Żadnego wilka, naprawdę? Nur? Nul? Zero? Nic? O Boże, dobra, idziemy w takim razie do tej jaskini, może coś w jaskini znajdziemy. Może przynajmniej w jaskini będzie jakiś wilk. Złamany kieł, kurde, wampiry, no trzeba będzie się od nich trzymać z daleka, to już jest pewne. Nie podoba mi się to. Mi się też nie podoba, tym bardziej, że tutaj są zamknięte sarkofagi, z których prawdopodobnie ktoś wyjdzie. Klany myślą, że są od nas lepsze. Nadęte błazny. Będą pierwsi na stosach, gdy śmiertelnie się zbiorą.
O kurde. Należysz do mnie. Teraz umrzesz. Kurde. Za długi czas chyba nie złapię duszy. Chyba nie złapię duszy. Wiesz co, Lydia? Nie zabijaj go. Fakt, problem jest jeden. Ta pułapka duszy, jeszcze raz zobaczę. Pułapka duszy w ciągu 60 sekund napełnia klejnot duszy, jeśli cel umrze w 60 sekund. Nie wiem czasem, czy nie jest tak, że ja potrzebowałem być bliżej. What the hell? Potrzebowałem być bliżej niej, żeby to zaklęcie siadło na nią. No dobra. Mówi się trudno. I płynie się dalej. Może podejdziemy sobie bliżej. Wampirza zbroja pomniejszego przywołania. Wampirze buty, pył. W sumie większej rzeczy mi jest stąd. Zwiększa ilość przeciwników, to będzie problematyczne łapanie takich dusz. O, skrzynia! O, zamknięta czeladnikiem. Okej. Ametyst. Kurde, to otwieranie zamków to jest tak szybko idzie poziom, że to jest masakra. Stała Lydia? Nie będę się tu wiecznie ukrywać. Zbiorę trochę braci i sami uderzymy. Coś tam. Czuję. Nika. Twoja krew mnie wzywa. A to ci nie spodziewa. Czekaj, Lydia! Nie bij! Dusza złapana. O kurde. Tak wampirzego władcy, to jest dusza, to ona powinna być chyba cenna. Cholernie dużo powinno ładować punktów. Wieńcza królowa. Otwieranie zamków wzrasta i pewnie kolejny poziom. Ha! Jest. Laboratorium alchemiczne, żelazny sztylet. Tutaj są jakieś sole. Nieżne jady. Ej, to jest tak szybko, go zabiłem? Kółka popiołów, futrzane rzeczy też mogą być. Co oni tu mieli? Zaraz zobaczę dokładnie, ile nam... na krew. Zobaczymy, ile będzie ładować nam przedmiotu taka dusza jego. Kufer, orkowa buława. Nie z... Wow! Wchłanianie magii. To wszystko biorę w takim razie. W stoliczku, co trzymałeś, kolego? Złoto, mikstura magii. W ogóle... Ej, on tutaj nocował wszystkie wampiry? Czy wampiry nie... Najmroczniejszy mrok. Zobaczmy, co to jest. On... Przecież wampiry podobno nie śpią. Tak mi się wydawało. Są anonim. O, to nic takiego chyba. Ale. Zaraz, gwiazda... czarna gwiazda. Dlaczego pusto? Pochwycona wielka dusza. Czarny klejnot. Nie wiem, do czego została to w takim razie złapana, ta dusza. Drobna dusza. No prawdopodobnie jest to w tym momencie złapane w ten czarny klejnot duszy. Pochwycona dusza wielka. Kurde, złapałem nie tam, gdzie chciałem. Bo ja nie chcę korzystać z tych... Nie chcę korzystać z tych właśnie... kryształów. Tylko chciałem korzystać z tych gwiazdy Azury, no. Dobra, mamy awans jeszcze przy okazji. Dajmy sobie jeszcze... Tym razem pójdźmy w zdrowie, bo potrzebujemy go trochę. Żelazny miecz niepokoju weźmy. Magiczny katalizator, to tym się zajmiemy kiedy indziej. No i tyle by to było, kurde no.
Myślałem, że złapię tą czarną, znaczy gwiazdę Azury. No bo teraz na przykład jakbym chciał naładować sobie łuk, który mam, łuk porażenia. Te ładuj. Czarny klejnot duszy, drobny klejnot duszy. No, czarny klejnot duszy ładuje to całkowicie. Pomniejszy i drobny. Drobny mało, pomniejszy dwa razy tyle. Czarny z kolei ładuje maksymalnie. Ja nie jestem chory jeszcze, muszę sobie zobaczyć, czy nie jestem chory. Będzie trzeba ten rozdać sobie punkcik do statystyk. Ale nad tym będę musiał pomyśleć w wolnej chwili, gdzie to rozdać. Okej. Okay. No to w takim razie wracamy do Białej Grani, wracamy do towarzyszy. Nie było to trudne. Mam nadzieję, że... No tak, bo towarzysze będą walczyć chyba z wampirami, tak. Jeszcze nie jest to związek z DLC, nie jest to związek z Dawnguardem, tylko jest to po prostu taka walka z wampirami, która tutaj w Skyrim była od samego początku. Dobra, kochani, tutaj sobie skończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. A my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie. Pa, pa.